moi drodzy, zaczynamy, kochani, Vlogmas dzień 21. No, czas leci niesamowicie. Już Vlogmas, kochani, 21. No, szybciutko zleci, powiem Wam, do świąt, do Wigilii. Jest godzina, kochani, po 6. Ja już jestem ogarnięta z makijażem, powiem Wam. Za chwilę sobie zrobię śniadanie. Powiem Wam, strasznie wieje na polu. Tak wieje. Nie wiem, głowę chcę po prostu urwać, nie wiem, co to takie wiatrzyska. Ja zanim tylko muszę Kamilę zawieźć pod szkołę. Jadę dzisiaj właśnie autokarem do Krakowa, do parku trampolin. Także no, wyszaleją się dzisiaj niesamowicie. No, także więc, moi drodzy, ja idę, robię sobie śniadanko, a Was, moi drodzy, zapraszam na kolejnego Vlogmasa. Jak widzicie, ja już w piżamie, w szlafroku, ale lubię robić śniadanie jeszcze w piżamie, a jak już wszystko ogarnę, zjem, to dopiero wtedy się ubieram, prawie przed samym wyjściem. Dobra, moi drodzy, zaczynamy Vlogmas 21. Kurczę, powiem Wam, ale śpiący dzisiaj ten dzień, naprawdę nie wiem, tak mi się jakoś teraz ziewa. Spać mi się chce, na polu ciemno jest jeszcze. I dzisiaj chyba też będzie taki dzień ponury, też tak będzie ciemno, jeszcze do tego wieje. O, powiem Wam, nie lubię takich dni, ciężko rano też jest po prostu wstać, ale jakoś człowiek wstał, ogarnął się. No, i te robię właśnie to śniadanie, to ja Wam mówiłam z nim śniadanie. No, i później będzie trzeba jechać wcześniej. Ja już, moi drodzy, jestem ubrana. Właśnie sobie muszę włosy rozpuścić, bo tak strasznie, powiem Wam, wieje na tym polu, że po prostu makabra. Trzeba ubrać czapkę, a ja nie lubię mieć kucyka właśnie pod czapką, bo jest wysoko i ta czapka mi zjeżdża po prostu, wiecie, z uszów. Ja muszę mieć dobrze czapkę ubraną na uszy, no i po prostu tu, po same brwi, całe czoło, moje zatoki, wiecie, chronić. Także więc my zaraz z Kamilą uciekamy. Jest już godzina 7:20, tak więc Kamila ma być 7:40, więc my za chwilę zmykamy, uciekamy. Ja dzisiaj ubrałam ten mój taki gruby sweter pleciony, taki z warkoczem, ten w kolorze fuksji. On jest mega ciepły, bardzo ciepły. Ubiorę sobie tylko miśka, więc mnie pewnie nie przewieje, bo naprawdę tak wieje. Nie wiem, co z tą pogodą. A w ogóle powiem Wam, że przed chwilą tak strasznie lało. Miejmy nadzieję, że jak będziemy wychodzić za chwilę, to przestanie po prostu lać. No, także moi drodzy, my gotowe, zbieramy się i odzywam się, moi drodzy, do Was później, powiem Wam, ale mam chrypę. Rano to mam coraz gorszą chrypę. Miejmy nadzieję, że to przejdzie. Tak więc, kochani, ja się zbieram. Moje włosy dzisiaj takie trochę nieogarnięte, bo wczoraj były właśnie umyte, kąpałam się, więc te włosy takie są, wiecie, jakieś po kąpieli nieposłuszne. No, odstają wszędzie, w ogóle wszędzie tych baby hairów, powiem Wam, tak mi rosną te włosy, że stoją po prostu wszędzie, w każdym kierunku. No, dobra, kochani, jestem gotowa, to lecę. Właśnie jeszcze powiem Wam, w sklepie, ale leje deszcz, kurde, mam czapkę, nie mam parasola, ale szybko przeskoczyłam od parkingu do sklepu, ale leje, ale dzieciaki pojechały, także więc no, będą się super bawić na tych trampolinach, zjeżdżalniach, powiem Wam, super, no, także więc ja teraz szybko zmykam do domu, pogoda jest, powiem Wam, fatalna. Ja już w domu, powiem Wam, ale fatalna pogoda, tak strasznie teraz leje. No makabra, makabra, powiem Wam. Moje włosy teraz pod tą czapką, no ale nie wyobrażam sobie dzisiaj właśnie bez czapki albo po prostu parasol, kaptur.
No bo pogoda jest naprawdę beznadziejna. Jest już przed godziną 8, a powiem Wam, że jest tak strasznie ciemno na tym polu, że naprawdę jeździ się samochodem, jakby była po prostu noc, wieczór, późno. No naprawdę powiem Wam, katastrofa z tą pogodą. Miejmy nadzieję, że się zrobi ciepło. To znaczy, żeby no tylko wiecie, nie padało i najlepiej by było, żeby troszkę pokruszyło śniega na te święta, bo powiem Wam, że ja już nie czuję w ogóle tego klimatu, tych świąt. U nas te kubki śniega, które zostały na podwórku, zaczynają się właśnie topić, więc no nie wiadomo, czy się utrzymają na święta. Dobra, moi drodzy, ja sobie muszę spiąć włosy w kitkę, bo trochę się zgrzałam, jest mi ciepło, gorąco. No jestem w takim swetrze, więc go zaraz ściągam, bo tam krótki rękawek, i idę zrobić sobie właśnie cappuccino teraz. Strasznie wieje, nawet przed chwilą powiem Wam, że padał deszcz z takimi dużymi płatkami śniegu, także więc widzicie, taka pogoda. No i na polu powiem Wam, że jest jeszcze tak ciemno, szaro, buro i ponuro. Niestety taka dzisiaj brzydka pogoda, więc wydaje mi się, że faktycznie będzie ona przez cały dzień po prostu taka. A ja zrobiłam sobie, moi drodzy, teraz cappuccino. Tak więc wypiję cappuccino i potem idę trochę rzeczy poprasować. Mam prasowanie dzisiaj, więc będę musiała wyprasować rzeczy, które mam już wysuszone, po prostu wyprane, wysuszone, i muszę je dzisiaj ogarnąć, wszystko wyprasować. Także więc chyba prania już żadnego chyba nie mam, ale nie, chociaż mam nawet jeszcze do prania poszewki, więc muszę jeszcze właśnie poszewki wybrać z Kamili, od niej z pokoju, z tych właśnie z obówków, bo ma przewietrzone właśnie na świąteczne, więc będzie trzeba tamte wyprać, wysną pochowie, także do świąt będzie wszystko pochowane, nie będzie żadnych ciuchów, nie będzie nic już prania, nie będzie, no, żeby było, wiecie, tak ładnie, czysto ogarnięte, żeby nic nie trzeba było prasować, ani prać, także muszę wszystko ogarnąć po prostu dzisiaj. Powiem Wam, ale mam dzisiaj chrypę. Nawet rano wstałam i miałam taka, byłam zachrypnięta, ale teraz mi się wydaje, że nawet chyba gorzej, chyba przez tą pogodę, wiecie, ciepło, zimno, pogoda zmienna. A w ogóle to powiem Wam, że ja ostatnio Wam też nie pokazuję moich storczyków. W sumie powiem Wam, że one jakieś słabe już, te storczyki. Niektórzy mówią, że storczyki się właśnie wyrodzają właśnie z tych liści. Nie wiem, bo ja je już bardzo długo, parę lat je mam. Więc no nie wiem, słabo. Niektóre mają po dwa liście, niektóre mają dużo liści. No ale moi drodzy, kwitną w dalszym ciągu, więc wydaje mi się, że jak kwitną, to chyba z nimi źle nie jest. Tutaj jest właśnie, właśnie do salonu sobie przyniosłam dwa storczyki, no i tutaj jeden właśnie już będzie kwitnął. Właśnie powiem Wam, że my sobie teraz pomieszałam, bo jak je poprzenosiłam, więc nie wiem, jaki będzie kolor. No nie wiem, zobaczymy. I tu mam jednego na parapecie, no i tu jest drugi, ten na razie nie kwitnie. I tutaj, moi drodzy, na korytarzu tak samo jest storczyk. No i tutaj widzę, że będzie też tak samo kwitnął, bo ma pączki, nową gałązkę w ogóle wypuścił, więc coś się dzieje. No i tutaj kolejny też widzę, że tutaj od góry wypuszcza, więc też będzie miał kwiaty.
No i ja jeszcze muszę, zobaczcie, pościelić łóżko, bo jest rozkopane. Jak się wstało, tak było zostawione, bo nie było czasu. Choinka jeszcze się tutaj, moi drodzy, świeci. No i mama roletę zasuniętą. Właśnie muszę odsunąć ją tu z tej strony, bo tamte są odsunięte, a ta nie. Więc zobaczcie, taka pogoda. Okna całe tutaj widzę, że są zalane. No i tak warto było myć okna już, więc teraz nie będę myła przed świętami, bo one były umyte. Niestety, widzicie, wiatr, deszcze, więc wszystko jest po prostu na szybie. Więc widzicie, taka jest pogoda. No powiem Wam, że w ogóle nie czuć, że są po prostu te święta. No jak nie ma śniega, to wiecie, jest zupełnie inaczej, ale dobra, przynajmniej są, kochani, choinki i dzięki tym choinkom czuje się ten klimat trochę świąteczny, chociaż dzięki choinkom, że są. No, dobra, w takim bądź razie ja się teraz, moi drodzy, zabieram właśnie za ścielenie łóżka. Ten bałagan musi zniknąć stąd. Łóżko gotowe, pościelone, pięknie, ładnie teraz wygląda. Właśnie musiałam tutaj oświecić światło, bo powiem Wam, że jest tak strasznie ciemno w całym domu, że no naprawdę. Dobra, mam teraz pościelone, więc idę dokończyć moje cappuccino pić, bo nie wypiłam do końca, bo mówię, idę łóżko pościelić, bo wiecie, ja nie lubię bałaganu, więc ja łóżko muszę mieć od razu, najlepiej jak wstanę, pościelone, więc jest już, kochani, wszystko ogarnięte. Tak więc, moi drodzy, wszystko ogarnięte. Dam sobie tu szlafrok, właśnie tą piżamę w kratkę. No, czyli jest gotowe. Powiem Wam, że jeszcze muszę właśnie sobie tutaj w sypialni przy toaletce po prostu umyć dzisiaj właśnie lustro. Ona jest tu w sumie posprzątana, no ale i tak sobie wezmę, jeszcze przetrę. Lubię, powiem Wam, nawet tak często po prostu przecierać ten blat, no bo wiecie, no jednak człowiek się maruje, zawsze gdzieś tam coś może się osypać, więc wolę, jak on jest rzeczywiście taki, wiecie, czyściusieńki, nie ma żadnego kurzu, nie ma żadnego pyłku, więc i tak sobie ją dzisiaj przetrę. Przy okazji, jak lustro będę myła, no to od razu całą wymyję po prostu toaletkę. No, także więc, kochani, tyle mam na razie ogarnięte. Powiem Wam, że ja tak często zostawiam sobie właśnie nie tak fotel. W sumie jak się maluje, to wiadomo, że tak. Ale w ciągu dnia powiem Wam, że więcej miejsca jest, jak ten fotel sobie właśnie odwrócę. No i jest właśnie w ten sposób. No, także mogę sobie siąść. Nieraz Damian przyjdzie, to sobie od razu tutaj właśnie siądzie w sypialni. No, także więc tyle, a ja wracam teraz dokończyć moje cappuccino, bo jeszcze nie skończyłam, jeszcze trochę zostało. No i potem biorę się za, nie wiem, muszę coś zrobić na drugie, jakiś po prostu, wiecie, obiad, bo mam zupę ze wczoraj. Wczoraj na drugie były naleśniki, jak widzieliście, a dzisiaj na drugie znowu, nie wiem, może jakieś kluski zrobię, albo nie wiem co, pierogi może? No nie wiem, zobaczymy. A ja, moi drodzy, wzięłam się teraz za takie konkretne, powiem Wam, sprzątanie. Wymyłam całe drzwi tutaj wejściowe, klatkę schodową, schody do góry, wyodkurzałam, wymyłam wszystkie schody, umyłam podłogę, no powiem Wam, ale się namachałam, ale już tak konkretnie sobie, powiem Wam, wysprzątałam. No, myślę, że już na święta będzie tutaj ładnie posprzątane. No, chyba że się zadepta, bo wiecie, teraz jest taka pogoda, jaka jest, deszcz pada, błoto jest. No, to najwyżej przetrę podłogę jeszcze raz. No, ale jak na razie jest czysta, kochani, powiem Wam, na błysk, przepięknie. Wygląda, drzwi też wejściowe umyłam z zewnątrz i od środka, ale tak wieje, musiałam ubrać sobie moje futro, kaptur, przynajmniej duży, no i te drzwi domyłam. A tak poza mną, poza tym, zobaczcie, za mną jest choinka. Ostatnio właśnie ubrałam choinkę, właśnie Wam jeszcze tutaj nie pokazywałam, zaraz Wam ją pokażę. Zobaczcie, to jest ta choinka, którą Wam pokazywałam w jakimś vlogmasie, co ja ją wzięłam, ośnieżyłam sztucznym śniegiem. Tak więc ten śnieg jeszcze, moi drodzy, się trochę utrzymał. Faktycznie osypało się go nawet dość sporo, bo ona była bardziej biała.
No, ale jeszcze trochę jest, także więc no, zobaczcie. Mamy tutaj taką choineczkę. Założyliśmy tutaj takie niebieskie, ładne bombki oraz takie pudrowe, więc fajnie to wygląda, gwiazdki. Jeszcze muszę tylko owinąć ją tutaj oświetleniem, takim małym na baterię, więc będzie tutaj się świeciła taka na dole choinka właśnie tutaj przy wejściu, no wejściu po prostu do domu. Także więc moi drodzy, ja już wszystko ogarnęłam, posprzątałam, schody umyte, więc jestem odrobiona. Idę jeszcze tylko, powiem Wam, ogarnąć górę, wyodkurzać, no i będę mieć z głowy, może jeszcze umyję dzisiaj podłogi, nie wiem, zastanawiam się, czy dziś umyć podłogi, czy dopiero jutro w piątek, no nie wiem, ale skoro dzisiaj, powiem Wam, wzięłam taki duży rozmach do tego odkurzenia, mycia podłóg, to myślę, że chyba dzisiaj tak samo umyję podłogi, no i będę mieć to z głowy, no, także więc... Sprzątający, moi drodzy, dzień. Później muszę jechać jeszcze po Kamilę. Właśnie czekam, jak zadzwoni, bo nie wiem, o której przyjadą. Tak więc mam telefon przy sobie w razie czego, jak będzie dzwonić, więc no. Także ja idę teraz, odkurzam górę. Ja teraz, moi drodzy, właśnie jadę po Kamilę, bo pisała, że już są niedaleko, więc jadę teraz po nią. Założyłam sobie tego miśka, oczywiście. Ubieram kaptur, bo strasznie wieje. I jestem, moi drodzy, właśnie w domu. Przyjechaliśmy, odebrała się Kamilę. Kamila przezadowolona, naprawdę mówi, że było super na tych zjeżdżalach i trampolinach, więc fajnie. Powiem Wam, że byłam jeszcze właśnie w sklepie, chciałam kupić właśnie grzyby do żuru. No i w końcu kupiłam, zobaczcie, kupiłam właśnie takie opakowanie, borowik szlachetny. Oczywiście kraj pochodzenia pisze Polska. No, także grzyby mamy. Kupiłam, powiem Wam, tak samo uszka. No bo w sumie, powiem Wam, nie opłaca mi się, nie będę lepiła, nie będę robiła uszek. Kupiłam gotowe już z takiej firmy, jak zawsze kupuję. One są naprawdę bardzo dobre. Więc uszka do barszczu też mamy. Kupiłam buraki, barszcz biały domowy będę gotować. Żurek biały też będę gotować. No, także pierogi tak samo mamy, więc na Wigilię już, no, prawie dużo już rzeczy mamy. Jeszcze miałam kupić właśnie susz, ale zastanawiałam się, nie wzięłam, ale może jutro podjadę, jak Kamilę zawiozę do szkoły, to podejdę do tego sklepu i kupię może jeszcze ten susz. Chociaż u mnie raczej nikt nie lubi, ale ja lubię, powiem Wam, że tak ładnie pachnie tym suszem, jak są właśnie te śliwki suszone i jabłko tam jest, więc no naprawdę ładny to ma zapach, także więc nie wiem, zastanawiam się, może jutro podjadę i jeszcze właśnie kupię. Dobra, moi drodzy, uciekam. Muszę tutaj jeszcze pomyć gary, bo mam właśnie tutaj w zlewie i odzywam się, moi drodzy, do Was później. Kochani, wracam do Was, aby już, moi drodzy, zakończyć tego dzisiejszego, moi drodzy, vlogmasa. Już jest niestety późno, ciemno jest na polu, ja mam trochę obowiązków, powiem Wam, ale dzisiaj się zajęłam właśnie tym sprzątaniem. Cały dół wymyłam, także powiem Wam, no super, mam już wszystko fajnie odrobione, posprzątane. Tu tylko mi zostały tylko u góry podłogi umyć i tak jeszcze będę odkurzać i tak dzisiaj też poodkurzałam, no ale na święta i tak jeszcze będzie pewnie trzeba to zrobić, ale wiecie, już takie gorsze rzeczy, takie bardziej, wiecie, do posprzątania gdzieś pod narożnikiem, czy coś, już mam ogarnięte wszystko, zrobione. Także więc, kochani, ja już kończę tego vloga, idę zrobić vloga vlogmasa, idę robić właśnie teraz jakąś kolację, a Wam, kochani, dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje. Właśnie dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te ostatnie komentarze, na które jeszcze nie odpowiedziałam, więc dzisiaj na pewno to zrobię. Także więc widzimy się, moi drodzy, już jutro w kolejnym vlogmasie. Jak Wam się ten dzisiejszy podobał, to dajcie kciuczka w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji, moi drodzy, kanału. No i co? Zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Komentarz, serduszko, cokolwiek. No i widzimy się już w kolejnym vlogmasie, a to już jutro. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!